Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj jest piątek, piąteczek, piątunio, a więc zacna, epicka bitewka się należy. No i otoż tutaj mamy naszego super Pershinga. Widzimy trzy oznaki biegłości, bardzo dużo. Widać, kolega musi bardzo dobrze ogarniać i lubić ten pojazd. A za sterami tej maszyny stoi kolega Przyjdź Pan Jutro. Mój już taki dosyć długo, jak to dobrze ująć, długo oglądający widz, mój kanał. Często, gęsto włączający się też na streamie. Także, no, udało mu się naprawdę wykręcić bardzo dobrą bitewkę. Z tego, co pisał w mailu, to nawet jest to podobno najlepszy wynik w poprzednim patchu, jeśli chodzi o ten pojazd, także obstaję, że to może być niezłe widowisko. Natomiast może troszeczkę przyspieszmy tutaj ten dojazd, ponieważ Super Pershing nie jest zbyt szybkim pojazdem ze względu na jego jakże zacny warstwowy pancerz, ale już powoli dojeżdżamy, także możemy tutaj spokojnie już zwolnić. Tutaj nasz HWK-12 postanowił zrobić jakże pięknego spota i przepięknym wydaniu zginąć, zamiast po prostu stanąć w krzaczku i po prostu spotować to, co będzie wyjeżdżać, to on wolał się zabić, wyspotować. Może miał jakąś misję, kto tam go wie. Natomiast tutaj kolega o dziwo oberwał od SP1C, który go trafił i spenetrował. To dla mnie bardzo duże zdziwienie, ponieważ mam sam ten pojazd. No i ten pojazd niestety nie jest zbyt celny i naprawdę szacunek do tego gracza, że w ogóle trafił, jeszcze przebił Super Pershinga w ten wywiecznik najpewniej, ale to naprawdę, moim zdaniem, to było nie lada wyzwanie. Jak widzimy tutaj, Przyjdź Pan Jutro broni tej lewej strony, sam właściwie, gdyż jego team jakoś tak się dziwnie rozjechał. IS-3 kampi na bazie, Su-kampi, ISU kampi na bazie. IS-2 i Tiger P, znaczy IS-2 w sumie poleciał z tej prawej strony górki, Tiger P gdzieś tutaj w środku stoi, tam jak Pantera. A tutaj kolega sam jest i ostrzeliwuje ich, także to trochę dziwnie, pewnie tego IS-3 i wywali, może są w plutonie razem. No nie, Tiger P i IS-2 są w plutonie, no to ja nie wiem, co ten IS-3 tam robi i ISU, może ich wywaliło, kto tam ich wie. Natomiast tutaj kolega, no, penetruje tych graczy powoli, tutaj się tego damage'a robi. No jak wiemy, no, ta alfa nie jest zbyt duża i penetracja zresztą też, natomiast jak możemy zaobserwować, w razie jakichś tutaj problemów z przebiciem mamy 20 goldowych pestek. O proszę, IS-3 kliknął do koledzy, żeby się wycofał. Po prostu świetnie. Czyli po prostu IS-2 chce bronić bazy, czy o co mu chodzi w ogóle, co za koleś? Mówi, żeby się wycofał, a tak naprawdę nie wiem, o co mu chodzi. Oj, proszę. HWK-12 chciał z golda, ale no to jest warstwowy pancerz, także od przodu, no to wydaje mi się, że to nie miało sensu i jakiegoś tutaj większego znaczenia, żeby, dla przebicia oczywiście, bo to jednak hit to nie jest zbyt dobra amunicja do Super Pershinga. Natomiast myślę, że trzeba po prostu przymierzyć i te wywieczniki, czy w dolną płytę. Też czasem mi się wydaje, że wchodzi w dolną płytę. Ale ogólnie bardzo fajny pojazd, kiedy bardzo chciałem go mieć, ale no nie wiem, w końcu się rozmyśliłem. Pozbierałem trochę więcej golda, no i sobie lowa teraz zamontowałem. Z drobnym wsparciem WG, był ten trade pojazdów, także moim zdaniem LOW naprawdę mi się strasznie podoba, fajny pojazd, także nie żałuję tej decyzji. A już miałem go, ja już miałem kupować po prostu Super Persa, ale jednak stwierdziłem, że dobra, niech będzie. No i myślę, że dobrze zrobiłem, ale ta bitwa pokazuje, iż ten pojazd też może robić bardzo dobre wyniki, bardzo dobre wyniki. No jak widzimy, od początku bitwy kolega nie użył ani jednej ani jednego pocisku premium. A nasz IS-3 postanowił jednak, że przyjedzie do kolegi tutaj. Już praktycznie minęła ta pierwsza faza bitwy i no tutaj to bez golda chyba w bok nie wejdzie dokładnie. Jednak te fałki, te nowe fałki są naprawdę, czy no, te nowe pojazdy do Mausa są bardzo, bardzo mocne, te Mauszeny i fałki. Także tutaj gold absolutnie nawet w bok ciężko przebić czasami z golda, bo wtedy też warstwowe pancerz są bardzo fajne, tylko że powolne, tak jak wiemy, jak produkt finalny również też jest powolny maus, ale jakiś epicki, jakiś twardy. Teraz bardzo dużo klanów potrzebuje tych mausów. No ja niestety miałem iść do mausa, kupiłem w tym celu fałkę 9 poziomu, to wiecie jaką.
tą co starą. No bo chciałem iść do Marsa, chciałem. No ale kurde, przyszedł patch, zmienili mi. No i teraz, no wiecie, nową ósemką grać i to jeszcze tym. Nie mam zbadanej ósemki, tylko muszę sobie wyobraźcie sobie, cofnąć się do Tigera P i Tiger MP jeździć. Także i to jeszcze nie mało expa, i to jeszcze nie mało expa, także ja stwierdziłem, że to nie ma sensu teraz. Zrobię sobie tą fałkę 10 poziomu, Mausa, no to no sorry, no za dużo expa, znaczy za dużo pracy muszę to włożyć, może kiedyś zrobię. No jak widzimy, niestety tutaj przez te awki niektórych osób w naszym teamie, tutaj właściwie w teamie kolegi, no niestety ta bitwa nie wygląda ciekawie, jest 10 do 12, przed chwilą było jeszcze troszkę gorzej, tutaj kolega cały czas strzela, robi damage, zostało już tylko 3 pociski AP, no i później będziemy już strzelać z Golda, no bo nie będzie innej możliwości, no i mamy drugiego super Pershinga, również jest to strzał, który nie wszedł. Znaczy po prostu nie trafił, o może tutaj kolega nie trafił, tutaj kolejne takie strzały troszkę takie, jak to moje kontrolne takie, żeby po prostu strzelić, a może już widelec wejdzie. No i teraz już mamy Golda, również i rykoszet od super pershingowej wieży, ale GW Panther rozwala tego gracza w super pershingu. No i cóż, i na to żaden dla nas przeciwnik z działem, które on ma, jest niecelne, także chwilkę się poruszamy, to nawet wywierzchnik mu za bardzo nie wejdzie. No ale teraz jedzie bydlak, który nas i przebije i może nam zrobić bardzo dużo tutaj strat. Także no tutaj już gold wskazany, ale tutaj w dolną płytę jak najbardziej. O, troszkę taki wydaje mi się fartowny strzał, taki już właśnie na odjeździe i weszło, ale bardzo ładnie. Widzę, że kolega VC koniecznie chce rozwalić kolega, ale nie wie jak strzelać i strzelił w przedni pancerz, który jest warstwowy. No i ten pocisk się zrikoszetował. Nie wiem dlaczego kolega postanawia dobić Isa, skoro ma takiego dużego przeciwnika przed sobą, a Isa by go raczej nie przebił, chyba żeby go oflankował, kto to wie. Ale uwaga, aj, na VC chyba jest bardzo niedoświadczonym graczem, skoro nie umie trafić, przebić super pecznika, znaczy w ogóle go teraz to w ogóle trafić, no ale wcześniej. Oj, ten gracz zostaje jednak zniszczony. No i cóż, prawie przegranej bitwy zrobił się bardzo ładny wynik. Kolega tutaj już buduje ostatni pocisk AP na tego Jak Pantera, ponieważ został tylko on tutaj. Ten Jak Panther jedzie po artylerię, no i zobaczymy, czy kolega go wyhaczy, czy też artyleria. No i proszę, Jak Panther, jak możemy zaobserwować, został zniszczony przez Jak Panterę, chyba poprzez taranowanie, nie jestem pewien, bo to tak wyglądało, to było taranowanie. No i cóż, kolega naprawdę zrobi bardzo ładną bitwę, 4200 damage'a, 2500 odbite, 3300 po spocie, bardzo dużo, naprawdę zdziwiony jestem, ale ta artyleria tutaj myślę zrobiła w tej sprawie dużą robotę, ponieważ kolega tutaj głównie raczej był tutaj spotterem na tej mapie. Ja oczywiście tutaj też miałem taką fajną sytuację, grałem kiedyś w Plutonie na streamie i Libertę tutaj spotowałem. Też natłukłem jakieś 3000 czy nawet 5000 po spocie, bo demie to nie mogę robić, to chociaż spotowałem tam. Miałem kolegę w Plutonie w ISU, coś tam jeszcze i sysy, takie śmieszne to było trochę, ale można, wystarczy cieć. No dobrze, a więc zapraszam do wyniczku, bo jak widzimy jest epicko. No i 4 fragi. Zapomniałem też to dodać. Ach, cholera. Wybaczcie, nie przygotowałem się. Cholera, no. No dobra. A więc tak, kolega przyjdź pan jutro z nietykalnych. Zrobił tutaj bardzo zacny wynik. No i otrzymał też kupę medali. No oczywiście mamy masterkę, no to, ale to jest jasne. Służbę patrolową na super pershingu, pozdrawiam. Oczywiście stalową ścianę i duży kaliber. No i mamy zarobek 107 tysięcy krytów oraz prawie 4000 expa, co ja mówię, damage'a. 4000 expa, także bardzo, bardzo dużo. No i cóż my tu mamy dalej? 1873 podstawowe expa. Jakiż to jest piękny wynik, bardzo, bardzo... Bardzo dobry wynik, nie powiem. Jeden z lepszych wyników, nim chociaż czyli najlepszy na moim kanale. Już nie pamiętam ile tam Soulflame zrobił i tam pan na Leo. Nie pamiętam, ale to też był bardzo wysoki wynik i to też jest bardzo wysoki, bardzo dobry wynik. Także serdeczne gratulacje. No i cóż, jak widzimy 4220 damage'a, 4 fragi. No i w ostatnim podsumowaniu mamy oddane 37 strzałów, 25 trafiło i tylko 20 z penetracją. To jest troszkę słaby stosunek, mogło być troszkę lepiej z celnością super pershinga, natomiast kolega używał bardzo mało amunicji premium, no i te pociski czasami też tak dziwnie latały, także kolega jest tu mniej więcej usprawiedliwiony.
2500 odbite, także to jest jeszcze bardzo w miarę dobry wynik, chociaż super pęcznik potrafi naprawdę bardzo, bardzo dużo odbić. No i damage po asyście, no to jest naprawdę superancki, 3300 na tak wolnym pojeździe, no to naprawdę bardzo dobry wynik. Pewnie kolega ma bardzo dobrą załogę, skoro ma 3 gwiazdki, także musi mieć dobrą załogę. Bitwa trwała bardzo krótko, ponieważ tylko niecałe 7 minut. No i kolega tutaj nie gada skąd te premium, więc zarobił tylko 54 tysiące, a mogło być aż 107 tysięcy. Także bardzo, bardzo dużo. No i jak widzimy, łączny exp to prawie 4000 expa, także serdeczne gratulacje i dziękuję za przesłanie mi tej powtóreczki. No i cóż, z mojej strony byłoby to na tyle. Jeśli chcecie, to proszę o ocenę tego materiału, łapko w górę lub w dół, komentarz, bardzo to mi będzie pomagać w tym, motywacji, żebym kręcił kolejne odcinki, ponieważ już troszkę ją straciłem na początku tygodnia, ale to nic, powoli to się już regeneruje. Zapraszam też do zaglądnięcia na stream wczorajszy, bo rekordowy był, naprawdę miało trwać 2 godziny, a wyszło 8 godzin. O masakro, nie wiem jak to w ogóle, ja już byłem padnięty pod koniec, same tam bluzki leciały pod koniec, ale to już trudno. Początek jest w miarę okej. No i oczywiście dzisiaj zapraszam na stream, może nawet o 19, bo tak się okrenałem, że w sumie można by to zrobić tak, że o 19 zaczniemy wcześniej godzinę, bo chcę te rankingówki pograć. A rankingówki są tylko od 20 do 24, tak żebyśmy o 19 pograli godzinkę z widzami w Plutonie, coś tam pobykali tam. Wiecie o co chodzi, a potem rankingówki, i potem jakaś chwilka przerwa na Plutony znowu, tak z godzinkę, i potem znowu rankingówki już tak do 24, i wtedy zakończymy stream. To też w sumie tak dużo by zaplanowane, z 5 godzin streama, to też dużo, ale zobaczymy jak to wyjdzie, może będzie, jak nie będą szły rankingówki, to się najwyżej wcześniej skończy, także przepraszam, że trochę się rozgadałem pod koniec, ale już kończymy, także popatki, czyli do zobaczenia wieczorem.